Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a Zdrowie Człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Dzisiaj bardzo króciutko, bo chciałam Państwa jedynie zaprosić do ponownego udziału w ankiecie, która dotyczy wyboru tematów, jakie mogę poruszyć tutaj na kanale YouTube. Tematów tych jest bardzo dużo i te, które przedstawiam w ankiecie, są wylosowane w sposób całkowicie przypadkowy. Jest to kolejne 10 tematów. W pierwszej dziesiątce tematów najbardziej zainteresowały Państwa tematy, które już Państwo mogą odnaleźć tutaj na tym kanale. Są to tematy zrealizowane w postaci opublikowanych filmów, a mianowicie pierwszy film Odrobaczanie się, oczyszczanie organizmu, suplementy, czy to ma sens? Kolejny temat, jaki Państwa najbardziej zainteresował, to jak ograniczać lub eliminować zboża w diecie dziecka i wreszcie jak organizm oczyszcza się z substancji toksycznych. Tym razem zobaczą Państwo w ankiecie kolejne 10 tematów, zupełnie innych. Ankietę znajdą Państwo na grupie facebookowej Zdrowe Dzieci, Zdrowa Rodzina i link do ankiety podam w opisie do tego filmu. A teraz może przeczytam te tematy, żeby troszeczkę przybliżyć treść ankiety. I tak jak mówiłam, będzie to 10 tematów do wyboru. Czy powinniśmy spożywać mleko i jego przetwory? To jest pierwszy temat. Drugi. Czy każdy produkt ekologiczny jest zdrowy? Trzeci. Dieta GAPS dr Nataszy Campbell-McBride. Cztery. Fluoryzacja zębów. Czy to ma sens? Pięć. Rola pokarmów odzwierzęcych, rola pokarmów roślinnych. 6. Pleomorfizm o mikroorganizmach, kameleonach wywołanych z wnętrza organizmu. 7. Okres trawienny, potrawienny i okres głodu. Adaptacja przemiany materii, czyli o ciekawostkach biochemicznych. 8. Kiedy glukoza na czczo może być zbyt wysoka. 9. Hemoglobina glikowana, co to za parametr. Oraz 10. ostatni temat, stan zapalny w organizmie, na czym polega. Można wskazać 3 tematy, 3, które Państwa najbardziej interesują w ankiecie. Takie są zasady, tak samo jak w poprzedniej ankiecie. No i mam nadzieję, że wkrótce coś ponownie się wyłoni na czoło listy i w pierwszej kolejności skupię się na tych tematach, które uzyskają najwięcej głosów. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę.